Witam Cię w module traktującym o trudnej problematyce zdrowego kręgosłupa, tak można najprościej powiedzieć. Generalnie na temat zdrowia kręgosłupa powstają miliony materiałów, publikacji. Chciałbym dać Ci tutaj proste narzędzie i w zasadzie łatwą do strawienia informację, pakiet informacji, które dadzą Ci zdrowie kręgosłupa i dadzą Ci w zasadzie życie bez bólu, bo to jest tutaj najważniejsze. Po pierwsze, musisz zdać sobie sprawę z tego, że Twój kręgosłup to całość. Nieważne, czy chorujesz na szyję, czy kręgosłup piersiowy, czy kręgosłup lędźwiowy, musisz zająć się wszystkimi modułami swojego kręgosłupa naraz. Oczywiście nie naraz, jednym ćwiczeniem, ale wieloaspektowym podejściem. Kręgosłup i miednica, bo w zasadzie te dwa moduły są całością, funkcjonują w następujący sposób. Twoja miednica i kręgosłup lędźwiowy powinny być dosyć stabilne. One znajdują się w miejscu, w którym znajduje się środek ciężkości człowieka, więc im mniej one się ruszają, tym jesteśmy stabilniejsi, lepiej wyprostowani i lepiej funkcjonujemy. Z kolei nasz kręgosłup piersiowy jest częścią ciała, która powinna się świetnie wykręcać i wyginać. W obrębie kręgosłupa piersiowego leżą żebra, które przy każdym wdechu i wydechu rozprężają się i zamykają się. I teraz jeżeli kręgosłup piersiowy działa optymalnie, kręgosłup lędźwiowy jest stabilny, to wystrzegamy się w zasadzie większości problemów bólowych w obrębie tułowia. Z kolei idąc wyżej, nasza szyja powinna być elementem ponownie stabilnym. Elementem, który niewiele się rusza, z pominięciem dwóch górnych kręgów szyjnych, które w zasadzie dają nam 80% rotacji, zgięcia i wyprostu w obrębie kręgosłupa szyjnego. Jeżeli zastosujemy się do tych praw, o których przed chwilą Ci powiedziałem, jeżeli do tych wszystkich praw dopasujemy ćwiczenia, więc głównie będziemy się tutaj zajmować stabilizacją centralną, czyli pracą nad stabilnym utrzymaniem lędźwiówki i miednicy. Jeżeli dodamy do tego ćwiczenia mobilnościowe kręgosłupa piersiowego i ćwiczenia stabilności odcinka szyjnego, czyli kręgosłup jako całość odpowiednio będzie dopasowywał się do wymagań, jakie przed nim stawiasz, będzie potrafił się opierać sile grawitacji, więc wtedy czy to długie stanie, czy to długie siedzenie, czy treningi siłowe bądź bieganie nie będą stanowiły dla Ciebie żadnej przeszkody. Zaczynajmy.